Alleluja. Błogosławiamy Ciebie, Jezu, dziękujemy Ci za to, że Twoja prawda wyzwala, jest napisane w Biblii, że jeśli przynosimy coś do światła, to więcej już nie jest ciemnością, nie powoduje to zamieszania, bo ludzie jasno widzą, co to jest. I dlatego pomóż dzisiaj Duchu Święty, Panie Jezu, działaj w naszym życiu, użyj tego kazania, aby zmieniło serca, życie wielu ludzi, którzy są zgubieni i w Polsce, i w różnych krajach na świecie. Ktokolwiek, kto będzie słuchał, abyś dotknął się serca, abyś przyszedł z przekonaniem o grzechu, sprawiedliwości, sądzie i pokazał prawdę, która wyzwala. Halleluja, spotykamy się po raz kolejny. To jest trzecie kazanie z serii na temat genezy Halloweenu. W pierwszych dwóch postarałem się wyjaśnić bardzo krótko, skąd pochodzi ta nazwa, jak to wszystko wygląda, co to ten tajemniczy, dziwny Halloween, złowrogi, złowieszczy dla niektórych i tak dalej. Tak jak powiedziałem, można sobie posłuchać. Jeśli słuchasz o tej części, wpisz geneza Halloween. Poszukaj po prostu na kanale, posłuchaj wcześniej części, tak, żeby mieć pewien całokształt, prawda? Więc dzisiaj zajmiemy się dalej, będziemy to ciągnąć, ponieważ ten temat, to tak jak mówię, można by było ogłosić przez 3-4 godziny na ten temat, ale nie mamy czasu, chcę to w telegraficznym skrócie przekazać, jak najbardziej podstawowe rzeczy, żebyśmy mieli wgląd, tak jak już powiedziałem, co chciałem jeszcze dodać do tego, co wcześniej powiedziałem. All Hallows Eve, od tej nazwy pochodzi Halloween, jest to po prostu skrócenie w języku angielskim. Często możecie takie się napotkać. Kiedy kto tą nazwę wprowadził, ciężko jest powiedzieć, ale w pewnym momencie papiestwo zadecydowało, że wiecie, nigdy nie świętował tego, ale papiestwo przejęło kolejną rzecz po pogaństwie. Biblia w księdze Daniela mówi o tym duchu antychrysta, o tej linii antychrysta, która jest po prostu spadkobiercą. A czego może spadkobiercą? Tradycji pogańskich, prawda? Poganizm, proszę, pogaństwo jest tym wyrazem tego, co demony, tej ich religii demonicznej, i pogaństwo było przez wieki, jak wiemy dobrze, jeśli studiujemy historię, studiujemy Słowo Boże, wiemy, co się dzieje. Katolicyzm od wieków był zainteresowany pogaństwem, żeby je jednocześnie niby stłumić, a jednocześnie tak naprawdę wchłonąć i ukryć, prawda? Pośród swoją religię, prawda? I teraz All Hallows Eve jest to jedna z nas, taka bardziej rozszerzona, to jest to samo co Halloween. Inna jeszcze nazwa jest Hallow Mass. Hallow, tak jak powiedziałem, znaczy święty. Jest to nazwa archaiczna. Dzisiaj w języku angielskim używamy saint. Saint jest na świętego, prawda? I dlatego jest nazwa Saint Peter, nie mówimy Hallow Peter, prawda? Hallow jest używany na przykład w Biblii Króla Jakuba. To jest Biblia, którą ja studiuję, ale nie mam dużo czasu, żeby się tym zająć. I tam jest modlitwa pańska. Our Father, Thou art in heaven, to jest archaiczne, Tyś jest w niebie, i Hallowed be Thy name. I to znaczy niech się święci imię Twoje. To jest jeden z przykładów, który możecie znaleźć w Nowym Testamencie w wersji Króla Jakuba. A zatem to słowo było używane w pewnych okolicznościach. Tak jak mówiłem już wcześniej, katolicyzm na początku przyszedł, wiecie, żeby przejąć różne regiony Europy, zapuścić swoją religię fałszywą. Oczywiście pogaństwo też nie było prawdziwe, ale przyszedł swoją fałszywą religią i postanowił na tym święcie zmarłych zarobić. Zobaczcie, w historii święto zmarłych nie było świętowane na początku. Święto zmarłych nie było świętowane na początku. W Biblii, kiedy zobaczymy do Biblii, nie ma o tym wzmianki. Nie ma wzmianki, żeby zrobić święto zmarłych, święto umarłych. Modlić się do nich, przynosić im różne, wiecie, zabobony, koło tego robić, bo katolicy jest tego pełno i tak dalej, prawda? I Halloween może być obcy dla Polaka. Dlaczego? Ponieważ my nie żyliśmy pod Celtami, my nie żyliśmy pod Germanami, my żyliśmy pod kim? Pod Słowianami.
Zatem te obyczaje Słowian są nam bliskie, w sensie takim, że nasze, wiecie, niestety, dziady, pradziady świętowały tego typu rzeczy. Gdybyś urodził się w Niemczech, no to w Niemczech były bardziej wersja germańska. Oni mają swoją wersję tych różnych wierzeń i tak dalej, prawda? Wiecie, o co mi chodzi. A również, gdybyś urodził się na Wyspach Brytyjskich, tam również są od wieków praktykowane te pogańskie rytuały, później ukryte pod religią, ukryte pod katolicyzmem, który to wszystko sobie zawłaszczył. Inna nazwa Hallowmas, tak samo jak Christmas. Christmas co znaczy? Christ, pierwsza część tego wyrazu znaczy Chrystus niby, i później Mass chodzi o mszę. I to samo tutaj. Hallowmas, co to będzie znaczyło, co mówiłem, że znaczy Hallows. Hallows czy Hallow w tym wypadku będzie to święty, a więc pewna msza za zmarłych. Ale także zobaczcie, że to jest w ogóle sprzeczne z pismem. Jest to w ogóle ten cały koncept jest sprzeczny z pismem. Halloween nie jest jakimś świętem oderwanym od jakichś tam innych krajów, innych tradycji i tak dalej, ponieważ w każdym, o tej porze mniej więcej, koło 1 listopada, 31 października i tak dalej, świętują różne grupy. Jest Dzień Zmarłych w Meksyku, są różne, w Polsce rodzimowiercy świętują co? W Polsce rodzimowiercy świętują dziady tak zwane, prawda? Są dziady, które zostały wcielone. To, co Polak świętuje 1 listopada, 2 listopada, kiedy idzie na grób, to jest nie wzięte od Celtów, ale jest to wzięte od innej, pogańskiej, takiej samej właściwie, ale troszeczkę inaczej, to inne nazwy, no bo to po polsku, prawda, od tak zwanych Słowian. Słowian, nie chodzi mi o tylko o kulturę, ale chodzi o religię, o wierzenia Słowian, prawda, to wszystko inkorporowane, wcielone do obchodów tak zwanych Dnia Zmarłych, a więc Biblia absolutnie zabrania nam kontaktu ze zmarłymi. Dlaczego Bóg nie chce, żeby się kontaktowali ze zmarłymi? No po pierwsze, nie da się z nimi skontaktować. Tak Biblia mówi. Biblia mówi, co jeszcze? Jest tylko niebo i piekło. Katolicyzm również z pogaństwa wymyślił się coś takiego jak czyście. Dlaczego katolicyzm jest tak chętny, żeby te rzeczy przejmować? Ponieważ jest dużo pieniędzy z tego. Ponieważ, wiecie, Marcin Luther, jaka jest data, zobaczcie, ciekawe, przyjmowana za rozpoczęcie reformacji? 31 październik. Co to jest za data w katolicyzmie? To jest Halloween, to jest przygotowanie, to jest Wigilia Wszystkich Świętych i to jest przygotowanie do czego? Do świętowania zmarłych. A zatem on tą datę wybrał nie od tak sobie, wiecie, wymyślił, że taka data by była dobra. On wiedział, że to wywoła i on po prostu protestował. Co on protestował? Protestował czyściec, protestował odpusty, kupowanie zbawienia i później on był na takim, wiecie, początkowym stadium, kiedy Bóg mu otwierał oczy, a później Luther się zwrócił przeciwko wszystkim praktykom w katolicyzmie, jak dobrze wiemy, prawda? Dlaczego się zwrócił? Dlatego, że one nie były biblijne, bo mu stopniowo oczy pokazał, to mu pokazał tamto. I dlatego 31 jest ustawione święto reformacji, które dzisiaj niestety jest wypaczone przez zwiedzionych luteran, prawda? I innych, którzy świętują, którzy chodzą do ekumenii papiestwa. To są zwodziciele, prawda, dzisiaj. I All Hallows Eve jest jednym, i co jeszcze wypada dodać, bo nie mamy dużo czasu. All Hallows Eve jest jednym z trzech dni. Na zachodzie mają coś takiego jak takie tak zwane triduum i to się nazywa All Hallows Tide. Tide po angielsku znaczy między innymi znaczy fala, ale jest coś takiego jak podczas również Wielkanocy to samo jest stosowane, a więc Halloween w wydaniu zachodnim wygląda 31, to jest Wigilia, tak przetłumaczony na polski, Wigilia Wszystkich Świętych, 1 listopada są to właściwe
święto wszystkich świętych i zaduszki później i tak dalej. To są właściwie trzy święta, to triduum, prawda? I to jest właśnie Halloween jest jednym, jest tym pierwszym zaczynającym tym tak zwanym świętem, którym się świętuje kogo? Zmarłych. Aby Biblia zabrania, niech nie będzie pośród siebie tych, którzy się kontaktują ze zmarłymi. Co to znaczy kontakt ze zmarłymi? Nie musisz wcale iść na seans spirytystyczny, nie muszą do ciebie duchy wchodzić i przemawiać przez ciebie. Wystarczy, że modlisz się do nich, wystarczy, że modlisz się o ochronę, wystarczy, że się za nich modlisz, żeby im Bóg, wiecie, cię w czyśćcu pomógł i ich z tych męk wyciągnął tak zwany. Jest to wszystko zwiedzenie. Po co jest to wymyślone? No bo jest to, jest to biznes generujący. Nie oszukujmy się, niektóre przemysły generują dużo pieniędzy, ale również przemysł religijny, fałszywy, zgodny z Biblią, generuje strasznie wielkie pieniądze. Zatem jak każdy odpust wykupić z jakiegoś tam, wiecie, przodka i za siebie, żeby, wiecie, skrócić męki w czyśćcu, to kler ma w tych okolicach, oni, wiecie, nie powiedzą, ale ma, jakby ktoś to policzył, masę pieniędzy, zarabia miliony złotych w tych okolicach. Nie mówiąc już o biznesie, czemu ludzie nie protestują tego święta, ktoś powie, skoro jest to takie złe. No dlatego, że święto zmarłych jest ugruntowane przez kler, przez wieki, jest to żerowanie na emocjach, no bo wiecie, jak zmarli, to sobie każdy rodzinę przypomina i kler do tego dorobił fałszywą ideologię i teraz wiesz, i w społeczeństwie, wiesz, jak nie pójdziesz świętować, nie pójdziesz z nicza, jak to mówią, zapalić lampki, zapalić na tym, to teraz, wiecie, rodzina ludzi tak to jest jakiegoś wyrzutka, prawda, społecznego. Ale w rzeczywistości, kiedy otwierają się oczy, my wiemy, że jest to źle, prawda? Wiemy, że jest to zło. I Marcin Luther to jasno zamanifestował, zaprotestował, ale co się okazuje, pomimo tego, że ekumenizm, zobaczcie, ekumenizm, żeby ekumenizm dotrzeć do Polski i na Zachód, tak jak Unia Europejska, włożone zostały miliony, grube, może setki milionów euro w to. Natomiast prosta wersety z Biblii, prosta historia obala ekumenizm. Ekumenizm ci powie, wiecie, katolicyzm się zmienił i teraz nie powinieneś patrzeć na to, na tamto, na tam. Biblia ci mówi, że katolicyzm się nie zmienił, historia ci to pokazała. Odpusty możesz kupić, bracie i siostro, oczywiście nie mówię ci, żebyś kupił, tylko w sensie takim, tak zdanie, tak położyłem, odpusty są dostępne do zakupu w katolicyzmie i możesz uzyskać tak zwany odpust zupełnie, czyli wszystkie grzechy przebaczone i tak dalej. Możesz go kupić właśnie w tym czasie. Czas Halloween i szczególnie i oczywiście później trochę dłużej dają, bo wiecie, lud polski, wiecie, może nie słyszał, może się zwleka, więc dali trochę dłużej czasu do chyba od 1 do 8 listopada oni oferują na Radio Maryja i był artykuł, może coś zobaczyć. To nie jest coś, co ja wymyśliłem. A więc ekumenizm jest czysto postawioną taką religijno-polityczną organizacją, która z dużych jest finansowana przez dużą podejrzewam, że miliony euro wchodzą w te różne rzeczy, które obserwujecie. A zatem, kiedy my wywlekamy te rzeczy na światło dzienne, już dłużej one nie mogą być zakryte. Także Halloween, czym jest Halloween? Halloween jest świętem katolickim. Kiedy ludzie ci zapytają, co to jest Samhain? Samhain jest to celebracja tego samego, bo później, zauważcie, Samhain był pierwszy. Katolicyzm później przyszedł. Dziady były pierwsze, później przyszedł katolicyzm i to zawłaszczył. Święta Bożego Narodzenia nie były praktykowane do IV wieku, ale jak katolicyzm przyszedł, to co było? Co się nagle pojawiło? Święto Bożego Narodzenia. Zamiast jakieś święta tam słowiańskie, o których w tym czasie jest. To samo jest z Wielkanocą, prawda? To wszystko zostało powymieszane, pomieszane dokładnie to samo, co Konstantyn robi, prawda? A zatem widzicie, co się dzieje. Otwórzmy oczy, nie dajmy się wciągnąć w tą kulturę. Nie pozwólcie, żeby ekumenia albo niewiedzący nic pastorzy zwiedli nas na manowce. Trzymajmy się Boga, czcimy Go w duchu i w prawdzie, bo takich On sobie czcicieli szuka i to się nie zmieni. Dzięki za wysłuchanie, zapraszam do następnej części. Amen.